41 prac indywidualnych, zespołowych i multimedialnych przygotowanych przez 66 uczniów z 16 szkół podstawowych, średnich i klas gimnazjalnych wpłynęło na powiatowy etap 26. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę. Jego organizatorem był Kozienicki Oddział PTTK. To już jest 26 edycja, także to już jest kawał historii. Muszę powiedzieć, że cieszy nas to bardzo, że zainteresowanie jest z roku na rok coraz większe. No w tym roku wzięła udział rekordowa liczba uczestników, bo 66 osób. Także cieszymy się z tego powodu bardzo. Mało, że piszą fajne prace, to jeszcze nieraz zdobywali najwyższe laury. Życzę, żeby w tym roku również tak się stało. Korzystając z okazji, chciałbym również jednocześnie podziękować opiekunom, którzy w dużej mierze przyczyniają się do tego, że młodzież się interesuje tym konkursem, a jednocześnie pisze tak znakomite prace. Warto podkreślić, że do kozienickich eliminacji zgłoszona została również praca z powiatu grójeckiego. A wyniki tego etapu poznaliśmy we wtorek 12 marca. Ogłoszono je w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach w obecności uczestników i ich opiekunów, a także wiceburmistrz Doroty Stępień, przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej Grzegorza Wronikowskiego, naczelnika Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu w Starostwie Janusza Patkowskiego i gospodarz obiektu Elwiry Kozłowskiej, a także prezesa kozienickiego PTTK Arkadiusza Nowakowskiego i jurorów, przewodniczącej Lucyny Mańkowskiej, Marii Goli, Wiesławy Choroś i Kamila Kultysa, który sam był dwukrotnie laureatem etapu centralnego tego konkursu, a aktualnie studiuje geografię. Zapytaliśmy go, jak ocenia poziom tegorocznego konkursu. Najlepiej wypadły prace ze szkoły podstawowej. Tam były naprawdę bardzo obszerne prace, które poruszały naprawdę wiele zagadnień. No ale poziom też był zróżnicowany, no bo szkoły licealne głównie tam były prace multimedialne, mało było prac pisanych. W gimnazjach w kategorii zbiorowej była jedna praca pisana, ale na bardzo wysokim poziomie opisywała historię pszczelarstwa. Zdaniem jurora uczestnicy powinni zwracać większą uwagę na sprawy techniczne swoich prac, zwłaszcza na podpisy pod ilustracjami. Po wnikliwej ocenie prac komisja przyznała 6 miejsc pierwszych w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych, 11 miejsc drugich, 5 miejsc trzecich i 2 czwarte, a także wyróżnienia. 15 prac zostało zgłoszonych do etapu wojewódzkiego, którego wyniki poznamy 30 marca. Były też podziękowania dla 19 nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Wśród prac, które przeszły do etapu wojewódzkiego, była ta przygotowana przez uczennicę Marioli Gębskiej, nauczycielki informatyki z podstawówki w Bogucinie. Jako opiekunka prac, wielokrotnie nagradzanych w etapie centralnym, nauczycielka została wyróżniona w tamtym roku nagrodą imienia Heleny Cieślak, czyli pomysłodawczyni konkursu. Z kolei jej uczennice zdobyły Grand Prix w kategorii szkół podstawowych za pracę pod tytułem Od szyszeczki do szafeczki. Jak powiedziała w rozmowie z nami pani Mariola, zawsze zazdrościła nagrody imienia Heleny Cieślak innym nauczycielom. Zapytaliśmy nauczycielkę o to, jak zachęcić uczniów do udziału w konkursie i przygotować dobrą pracę. Ważny jest dobry temat, zaangażowani uczniowie, no i porządne opracowanie, nie korzystanie z jakichś nie tylko gotowych źródeł, ale właśnie docieranie do osób, rozmowy. No i potem spisywanie wspomnień. Moi uczniowie później w szkołach średnich również uczestniczą w tym konkursie, także podtrzymują tradycję. Swój przepis na ciekawą pracę podał nam również Kamil Kultys, który w przyszłości chce pracować jako nauczyciel. Pracę najlepiej pisać na podstawie wspomnień. Wspomnień głównie osób starszych, bo w
Ideą konkursu jest to, żeby wydobyć z tego społeczeństwa, z tej naszej małej ojczyzny, jakieś takie historie, żeby je zapisać i utrwalić, żeby one po prostu nie zaginęły. Spotkanie poprowadził wiceprezes kozienickiego PTTK Mirosław Mazur. Na koniec uroczystości wiceburmistrz Dorota Stępień w imieniu swoim i burmistrza Piotra Kozłowskiego pogratulowała wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym oraz tym, których prace przeszły do kolejnego etapu. Zapewniła też, że trzyma kciuki za ich wysokie wyniki. W minionym roku etap wojewódzki wygrało 6 prac z powiatu kozienickiego, a 3 z nich nagrodzono na etapie centralnym. Nagrody przyznawane w eliminacjach powiatowych ufundowała gmina Kozienice. Spotkanie było okazją do wręczenia odznaki honorowej 25 lat w PTTK dla Piotra Maciejewskiego z PSP w Janikowie.